robisz? Co ty robisz, to jest pytanie. Próbuję zdjąć z siebie napięcie. Napięcie? Napięcie. Izometryczne? Jakie napięcie? Psychiczne. A czemu? Co jest grane? Czekam na wyniki egzaminu. Jedynego egzaminu w tym semestrze. Czyli masz sesję? Mam sesję. Jak zdam, to się bronię. A gdzie studiujesz? Zdam, próbuję jeszcze raz. Gdzie studiujesz? W Hollywoodzie Gdańskim. A co? Energetykę. Czyli bardzo ciężki kierunek. No ciężki, ciężki, ale przedmiot nie jest też taki ciężki, tylko prowadzący jest ciężki, tak powiem. Prowadzący jest stary przede wszystkim. Miałem już tyle przedmiotów, wszystkie poszły i tylko ten siedzi na sumieniu cały czas. I kiedy wyniki? Dzisiaj? Prawdopodobnie dzisiaj, no sprawdzę w tej chwili, także kurwa jestem z kraju załamania nerwowego. Nie no, może nie, ale zawału serca po prostu. Czyli jest szansa, że do końca naszego dzisiejszego treningu będzie twój wynik. Może się dowiemy. Ale nie wiem, ciężki będzie trening dzisiaj. Spróbujesz się skupić na tym, co mamy zrobić, no. No. Tyle. No nic, nie. Jak nie, to jeszcze raz próbuję. Tyle. Do skutku, no. 1 lutego. Tak jakby nie ma innej opcji. Plany już są i tak, po obronie. Tylko nie mów za dużo im na razie. Co? Nie, no tylko powiem, że nie na dzienne raczej nie pójdę, tylko na zaoczne, żebyśmy mogli się skupić na tym, na czym musimy się skupić. I tyle. Nic nie wiadomo, dobra. Nic nie wiadomo. Jest auto? Nie, jest manual. Więc co, ten czas przyszedł złożenia się. Wypytaliście uwagę. No way. Rafał trochę was oszukał. 113. Trzykułowy nie oszukałem przodu. Nikogo, tylko to jest retencja, która... A wczoraj jadłem słodycze, tak się składa. Słuchaj. O 23 poszedłem do sklepu, kupiłem 3 bity i czekoladę Milki. Jebany, pokaż jeszcze, zobaczę. Ale ja mówię, kurde. A ja was oszukałem, bo... Dziewięć, ale tak... 2 kilo do przodu, 2 kilo do tyłu. Do przodu może nie. 98-100. A wzrost? 87, 88 może, 6. Coś takiego. 7 w dowodzie mam, ale nie wiem, czy to jest... Dobra. Czyli ty nie jesteś obecny w ogóle. Dziwisz się. Dobra, dawaj. Co robimy? Więc dzisiaj robimy trening nóg. Jako że z nogami mamy następujące problemy. Ja mam, wydaje mi się, jakąś cieśń kolana. Nie wiem, co to znaczy, właśnie to wymyśliłem. Ale po dłuższym ćwiczeniu, na przykład jeżeli ćwiczę godzinę czasu, czuję dosyć mocne ciśnienie z prawej strony kolana. Pokaż z tej strony. Nie jestem do końca pewny czemu. Czy jest to zwykłe przesilenie kolana? Z lewej strony. Co? Lewa strona. No z lewej, no. Ale w prawym kolanie. W prawym kolanie, z lewej strony. No. Więc muszę iść z tym do fizjoterapeuty. Ale mam to od dłuższego czasu, więc nie wiem, czy to da się o tak naprawić. Generalnie najbardziej to czuję przy wykrokach, więc wydaje mi się, że wykroki odpuścimy. Zrobimy dużo serii wyprostów. Jeżeli ktoś na przykład nie może spowodować u siebie zakwasów nóg, polecam zrobić jedno ćwiczenie więcej serii. Czyli na przykład w naszym przypadku będą to wyprosty nóg. Zrobimy 7-8 serii po 15 powtórzeń, każdą nogą z osobna. I właściwie przez takie coś gwarantowane są zakwasy jeszcze tego samego dnia. Co zrobimy? Zrobimy przysiady ze sztangą z przodu. Pierwszy raz tu. Co ty będziesz chciał zrobić? Bo ja chcę zrobić te dwa ćwiczenia głównie. Co ty chcesz zrobić? No ja dzisiaj robię cokolwiek. Fronty. No frontów nie robiłem, to spróbuję fronty. To zrobimy 5 serii frontów, 7-8 serii wyprostów. Coś na dwójki bym chciał jeszcze. Na dwójki? Możemy zrobić martwy na prosty z kętlami. Możemy zrobić na koniec skoki na skrzynie. No. Żeby trochę dynamiki było. A resztę zobaczymy. No i łydki na pewno chciałbym zrobić w pasownicy. Więc te ćwiczenia zrobimy. Dobra.
Generalnie, jaka jest różnica między zrobieniem, jak się mówi, obiema nogami naraz, a pojedynczo? Różnica jest taka, że każda noga siłą rzeczy ma inne przełożenie, siły. Jeżeli na przykład lewą masz silniejszą albo prawą masz silniejszą i tak samo jest z rękoma. Więc to ma na celu wypośrodkowanie tej siły, żebyś każdą nogą mógł podnieść faktycznie taki sam ciężar. Jest różnica znacząca. Zobacz. Jest jeszcze jedna kwestia, o której warto pamiętać. Stoję pod głośnikiem ogólnie, ale mów. Dude, to nie jest istotne. Od nowa. Już? No. Więc jest jedna rzecz, która jest dosyć istotna i pewnie sam o niej wiesz, że na wielu siłowniach, nie mówię o tej akurat, bo w tym przypadku ten sprzęt jest nowy i naprawdę dobry, ale na niektórych siłowniach, jak te sprzęty są już dosyć mocno zużyte, to ta część jest często krzywa. Z prawej strony, tu gdzie jest zamocowane, jest prosto, natomiast idzie do góry, pod takim kątem, pokaż. Pod takim kątem, może nie dosłownie takim, ale w tą stronę. Efektem tego jest to, że prawą nogą dźwigasz więcej niż lewą. Bardzo często tak jest. Więc upewnijcie się, że na waszej siłowni tak nie jest. Dobra, teraz 12. Czwarta seria. Generalnie lewą nogę mam silniejszą. I nie jest to ręka, więc nie możecie mówić głupich żartów. Drugie ćwiczenie właściwie. Ledwo stoimy po tych wyprostach, ale generalnie to, co nam powiedział fizjoterapeuta, to że bardziej, znacznie bardziej opłacalne jest robienie przysiadów ze sztangą z przodu, jako że nie naciska na któryś tam krąg i się nie tworzy. Co on coś tam tłumaczył, zapomniałem dokładnie. Ale przysiady ze sztangą z tyłu... Chodzi o to, że no. Jak ci sztanga opada, kurwa, opada tutaj, tak wyżej i robisz głową takiego garba jakby i ten... No, dokładnie. To pada się pogłębia. Tak, później. Dokładnie. Więc są dwie opcje zrobienia przysiadów ze sztangą z przodu. Jedna to jest tak jak ty mówiłeś, czyli trzymasz, to jest olimpijska wersja. No nie wiem, no to jest, musisz mieć dobrą mobilność na pewno, bo na palcach trzymasz. Wiesz co, powiem ci tak, pokrótce. Jeżeli trzymasz 60, 100, nieważne ile, kilo, tu na nadgarstkach, zapomnij, byś miał rozwalone nadgarstki. No musisz być full mobilny. No dobra, ale czy myślisz, że to jest dobre na nadgarstki mimo wszystko? Ja się nie znam, ale myślę, że nie. Więc, to co ja proponuję? W sensie ja frontów nigdy nie robiłem. Podejdź trochę. Generalnie tak jak ja to robię. Cześć, od przodu wejdę. Czyli wchodzę w ten sposób. Od przodu. Generalnie staram się trzymać sztangę na wypustce tutaj. Nie wiem dokładnie, które to jest miejsce. To jest pomiędzy przednim aktonem a czworobocznym grzbietu, tak? Także sztanga generalnie trzyma się na tym. Rękoma tylko ją podtrzymujesz, bo ci pójdzie w szyję i się udusisz. Trzymasz ją tutaj tylko. Upewniasz się, że stoisz prosto. I to jest dosyć istotne, żeby trzymać ręce nie w dół, nie tak, tylko żeby te ręce i barki trzymały tą sztangą w dół, tak? Głowa w dół zawsze.
miałem sztangę do tyłu ostatnio, to 3 placki na 5 lekko, a teraz z jednym się kurwa będzie. Zupełnie co innego, co? Zupełnie. Adrian? Tak. Co robimy teraz? Robimy łydki. Które to jest ćwiczenie? Nie wiem, czy możemy liczyć się martwe na prosto. Nie. To trzecie. Trzecie ćwiczenie. Powiedz, czemu tak mało? Nie wiem, dosyć. Przecież powinniśmy robić po 5-6 ćwiczeń. Nie no, nie przesadziliśmy, dowaliliśmy trochę na wyprostach. To było niszczące. Czyli co, nie trzeba robić 5 ćwiczeń? Nowy bodziec, fronty, dla mnie zupełnie coś nowego. Na maksa ciężkie. Czyli co, trzeba robić 5 ćwiczeń, czy niekoniecznie? Nie, no co ty. Czy byłby się opiera tak naprawdę 1-2 ćwiczenia na sesji treningowej, tylko że 3 razy w tygodniu. Jakoś ludzie rosną. FBW? No. Tak naprawdę dobry gen. Czekaj, bo się nie mam płytki. Dole. Rafał ma syntol w łydka. Co mam? Syntol. Przyznaj się. Chyba o co chodzi? Co to jest? Ej, nie sądziłem, że to kiedyś komuś powiem, ale musisz ogolić nogi, stary. Co sądzicie o goleniu nóg? Nie, no ja nigdy nie ogoliłem. Kiedyś przez przypadek chciałem tylko skrócić, ale przyjechałem za bardzo i musiałem ogolić całą nogę. No to jak już ogoliłem jedną, to musiałem i drugą. Czyli miałeś raz w życiu ogolone nogi. I stwierdziłem, że wyglądam jak kurczak i... Nie wiem, no musisz na pewno mieć chyba opalone, co? Żeby no zdecydowanie lepiej wygląda, no. Białe nogi bez włosów? Tragedia. No a białe nogi z kudłami? Słyszałem jeszcze gorzej. Białe nogi z kudłami, czyli twój przypadek jest jeszcze gorszy. Kurde, co tam się dzieje? Się denerwuję. Ale nie wiem, czy zauważyłeś. Ale na każdy siłowni jest taki gość, który krzyczy. Dobrze. Ale nigdy nie byłeś takim gościem? Czy to jest kwestia ego, czy... Się. Nie, nigdy nie byłem. Ja byłem. Nie. Ja byłem. Nawet jak kurwa robię martwy, jest to dla mnie bardzo wyzywający ciężar. Staram się jednak nie sapać. Słuchaj, ja kiedyś ćwiczyłem na starej siłowni i robiłem martwe ciągi, które robiłem źle zresztą, 4 krążkami, to krzyczałem. Ale przyznaj się, chciałeś zwrócić uwagę na siebie, do tego. Nie, ja, to jest ten, jak to się nazywa, battle shout. Plus 20 do siły. No wiadomo, no, są inne sposoby, żeby się napumpować przy serio. Teraz już troszeczkę, że tak powiem... Dorosłeś? Dorosłem. I nie potrzebuję krzyczeć. No nie. Wolę właśnie w drugą stronę. Cicho zupełnie. Skończyliśmy robić nogi. Adrian idzie się uczyć z powrotem. A ja zrobię jeszcze barki. Rafał robi barki. Jako, że dzisiaj się dobrze czuję, mam dobry dzień, wczoraj się nażarłem jak świnia. Dzień jak codzień. Dzień jak codzień. Ej, ale zbliża się powoli koniec naszej rekompozycji. I zaczniemy, zabierzemy się po prostu za redukcję. No. Więc jeszcze trochę. Póki co, i doprowadzimy ją do końca, nie? Co? Doprowadzimy ją do końca. I będziemy wrzucać progres za jakiś czas. Ale to jeszcze spokojnie, jeszcze ale powiemy. Ale na to przyjdzie czas jeszcze, tak. Jeszcze powiemy dokładnie. Przyjdzie na to czas, więc Adrian idzie do domu, ja idę robić barki. A wy zostajecie z Rafałem. No, ale już wam nic nie pokażę. Dobra, zakończ. Na razie.